Witam pana, panie Dmitrze Jaroszu, przewodniczący, czy tam sotniku, czy kamandirze prawego sektora. Kłaniam się czapką do ziemi po polsku, bo mam do pana, panie przewodniczący, czy panie kamandirze, bardzo poważną sprawę. Otóż, proszę pana, tutaj w Staszowie, to jest Świętokrzyskie, to jest Polska, to jest sąsiad twojego pięknego kraju Ukrainy. Mamy sobie taki mostek tutaj. I ja przez ten mostek zaraz pokażę, jak tutaj miejscowa ludność przechodzi. A pokażę, że ta ludność przechodzi przez ten mostek, bo tu widać ślady po tym, a tam jest takie osiedle. Więc o, no zresztą to osiedle będzie za chwilkę widać, że jest tam takie spore osiedle, nawet nie wiem, czy w tej chwili dobrze widać. Ale ja teraz na ten mostek się tutaj będę wdrapywał i po prostu to nie jest taka łatwa sprawa tutaj wejść, dlatego że no nie ma na ten mostek normalnego wejścia, panie przewodniczący. I moja prośba do pana będzie za chwilkę następująca, ale wyjaśnię całą sprawę. Otóż ten mostek, tutaj te osoby, które pomagają mi filmować, to mogą potwierdzić, w tym stanie jest już około 3 lat. I to jest straszna niedogodność dla mieszkańców Staszowa, którzy mieszkają tam albo tam, no bo oni nie bardzo mają jak tędy przejść. Zwłaszcza staruszki, zwłaszcza ludzie z wózkami, zwłaszcza ludzie na wózkach, załóżmy, jacyś inwalidzi, niepełnosprawni. A straszny problem mam też ja z psami, bo ja z psami to tak przechodzę. Psy przechodzą tędy, a ja przechodzę tędy. I jest takie rozwojenie jaźni po prostu, rozwojenie przyjaźni z tymi psami, bo te psy się plątają wtedy, mnie się nogi plątają, naprawdę jest tutaj strasznie niewygodnie. No ja teraz tutaj spróbuję sobie przejść, to dla mnie to nie jest problem, ale jakaś staruszka to musi tutaj kieckę podnosić i tak dalej, no naprawdę, tu się kolega śmieje, że to naprawdę mogą być widoki, no bardzo, bardzo gender, no bym powiedział. Podejdź troszkę bliżej, dobrze, dobra osobo. Piękna dziewczyno, która to filmujesz, żeby było dobrze mnie słychać, bo jak jest wiatr, to wtedy słabo słychać. Więc panie Dmitrze Jaroszu, problem jest w tym, że ja o tym mostku napisałem naprawdę satyrycznych, śmiesznych, zabójczo śmiesznych wierszyków kilka. Nagrałem filmów równie śmiesznych, a może jeszcze bardziej zabójczo śmiesznych, być może kilkanaście nawet. Ludzie jakieś petycje pewnie składali, jakieś nawet były w gazetach były artykuły, że to jest taki, no, taka sensacja ogólnopolska, ten mostek. I to wszystko nic nie daje, no bo władze tego mostku nie chcą tutaj, że tak powiem, zrobić i koniec. Uwzięny się i cześć. Ja rozmawiałem ostatnio z panem burmistrzem na takim spotkaniu w szkole, dotyczącym co prawda innych spraw. I on mi zarzucił, że ja jestem nieskuteczny, bo mi powiedział w ten sposób: no proszę pana, pan tam od 20 lat chce zrobić świetlicę i pan tej świetlicy zrobić nie może, bo my panu nie dajemy sali. I co tam pan zrobisz? Takiego wała w sumie. No i, znaczy on tak nie powiedział, ale po prostu no... czasami się czyta między wierszami, prawda? On powiedział, że jestem nieskuteczny. Panie Wojtku, pan jest po prostu nieskuteczny. I rzeczywiście, ja sobie pomyślałem tak, o ty stary bucu, znaczy no nie jest taki stary, o ty bucu sobie pomyślałem, przecież ta moja skuteczność to zależy od twojej decyzji i twoich pryncypałów w sumie. Ale tu oczywiście, tu przepraszam oczywiście tutaj pana wiceburmistrza, bo ja sobie tak pomyślałem tylko w pierwszym momencie, ale potem mnie coś tknęło, że ten człowiek, ten szanowny pan wiceburmistrz Staszowa, naprawdę bardzo porządny obywatel i bardzo, bardzo porządny urzędnik, na wysokim stanowisku, ma po prostu rację. Ja jestem nieskuteczny. A dlaczego ja jestem nieskuteczny, panie Dmitrze Jaroszu? Dlatego, że ja jestem monarchistą. A pan burmistrz, bo ja byłem na takim spotkaniu dotyczącym demokracji, rozwoju demokracji lokalnej i w ogóle i nielokalnej, ogólnopolskiej i ogólnoświatowej, on jest po prostu demokratą. No i teraz, czy monarchista dogada się z demokratą? No nie. Więc ja skuteczny nigdy nie będę. Natomiast, i tu jest właśnie prośba do pana, panie Dmitrze Jaroszu z prawego sektora. O pana organizacji i o panu krążą takie uzasadnione poglądy, że jesteście niezwykle skuteczni. No wam udało się wprowadzić demokrację na Ukrainie. To naprawdę, naprawdę jest, to była naprawdę niezwykła sprawa, prawda, wprowadzić demokrację na Ukrainie. No wy tam się naprawdę żeście namęczyli, narobili, nawojowali, nastrzelali, do was strzelali i tak dalej. Więc jesteście ludźmi niezwykle skutecznymi. Chodzi za wami taka opinia, że no, do czego się wy zabierzecie, to się wszystko udaje.
Był tam u was taki pan muzyczko, no niestety święty pamięci już w tym momencie, naprawdę człowiek wielkiego charakteru. Ja widziałem taki filmik, gdzie on poszedł na takie zebranie jakiejś tam rady, ja wiem, jakiejś tam gminnej, czy powiatowej, czy jakiegoś tam, nie wiem, kołchozu czy coś, z taką giwerą, z wielką giwerą, z jakimś tam pewnie kałaszem. I on tam coś tym ludziom tłumaczył, wygrażał pięściami, tam coś, ja tak nie bardzo rozumiałem, bo on mówi po ukraińsku, ja tak bardziej rosyjski coś tam kumam, ale widać było, że słuchali go naprawdę z wielkim namaszczeniem. Widać było, że on ich do tej demokracji naprawdę namówił tam. Więc panie Dymitrze Jaroszu, niech pan tutaj przyśle kogoś podobnego do pana muzyczko i niech on sobie porozmawia z tymi staszowskimi urzędasami, przepraszam, urzędnikami. Giwerę niech weźmie lepiej, to będzie bardziej poważnie wyglądało. Ja zapewniam Wikt, opierunek, nocleg, a ludność Staszowa zadowolona, że on przekona demokratycznie do naprawienia tego mostku i zrobienia, do dokończenia tego mostku, naprawdę na drogę da mu różnych jajców, mlika, śmietany, jakiś tam kur, gęsi, kacek, no wszystkiego, co jest dobre oraz wszystkiego, co można, czy można to dobrze popić i mieć potem dobry humor. Tutaj, ponieważ to młodzież filmuje, taka młodzież, no nie taka całkiem młoda, ale po 18 latach, więc ja, ale też nie chcę tutaj demoralizować innej młodzieży, więc nie będę tego kończył. Panie Dymitrze Jaroszu, liczę na pomoc. Dziękuję bardzo. Kłaniam się czapką do ziemi, można kamerkę wyłączyć. Zdrastwujcie, Jego Ekscelencjo, Panie Prezydencie, Władimirze Władimirowiczu Putinie. Mam do pana jedną bardzo wielką, ogromną prośbę. Prośbę tak ogromną, jak ten budynek, który stoi za mną. Jest to budynek, który od kilkunastu lat jest praktycznie biorąc niewykorzystany. Natomiast jego utrzymanie dużo kosztuje, dlatego że trzeba go w zimie ogrzać. Jest pani sprzątaczka, jest pan taki dyrektor, który tym wszystkim kieruje. Tam myszy się ganiają po tych pustych salach, wobec czego trzeba oczywiście kota jakiegoś tam zatrudnić, kota trzeba wyżywić. No jest dużo, dużo kosztów, a tam nic po prostu praktycznie biorąc nie ma. Od wielu lat albo prawie nic nie ma, w tym momencie to chyba w ogóle nic nie ma, a na przykład dwa lata temu to tam były jakieś śladowe zajęcia naprawdę dla ogromnie niewielkiej liczby studentów zaocznych i to tylko na powiedzmy parę godzin, paręnaście godzin raz na dwa tygodnie. A, panie prezydencie, ja prowadziłem tutaj taką świetlicę dla biednych dzieci, trudnej młodzieży, co prawda w innym miejscu, ale z tego miejsca mnie wywalono. I jak mnie wywalono, no to ja nie mam tej świetlicy gdzie prowadzić. I potrzebuję dużego, ogrzewanego, z oknami, z boiskiem, spokojnego miejsca na taką świetlicę. I te staszowskie władze, które tutaj rządzą, no niestety nie chcą mi takiego miejsca wynająć za pieniądze, bo ja nie chcę tego darmo oczywiście, bo darmo to nie jest dobry pomysł. Ja bym im zapłacił i to zapłacił jakieś ceny rynkowe, no ale oni nie chcą i koniec. Ja się żaliłem ostatnio na takim spotkaniu dotyczącym demokracji lokalnej panu wiceburmistrzowi i on powiedział, że panie Wojtku, pan jest po prostu nieskuteczny. Pan 20 lat o tym gada, a my panu nie damy. Więc, znaczy on tak nie powiedział, ja to już mówiłem panu takiemu Jaroszowi z sprawnego sektora. O, może nie poczekaj, o tym mówię, bo panowie się nie lubicie. Ale to mówiłem w innej sprawie troszkę. W sprawie takiego mostku nieszczęsnego w Staszowie. Więc wracając do tematu, no po prostu jest pan nieskuteczny, panie Wojtku, i tyle. I ja szukałem jakichś skutecznych ludzi, którzy mogli mi w tym pomóc. I jeżeli chodzi o ten budynek i o wynajęcie go na świetlicę, padło na pana. Pan jest jedynym człowiekiem na świecie, który może tutaj pomóc. A dokładnie biorąc nawet nie pan, bo liczę na to, że pan jakimiś tam swoimi kontaktami towarzyskimi, czy jakimiś służbowymi, czy jakimiś liniami gorącymi, czy tam czerwonymi, sprawi, że jacyś dzielni, dobrze zbudowani, dobrze wytrenowani ludzie kupią sobie takie mundury bez żadnych oznak i zrobią taki desant z powietrza, czy z podziemi, nawet wodą, bo tutaj jest kanał, można podpłynąć jakimiś kajakami, czy coś i po prostu ten budynek w nocy opanują. I jak go już opanują, to po prostu tam żadnych tych staszowskich urzędasów nie będą wpuszczać, a będą pozwalali wchodzić tam tylko mnie, moim wolontariuszom i dzieciom z takich biednych rodzin i trudnej młodzieży i zrobią tam świetlicę. I teraz ci umundurowani w takie nieoznakowane mundury, zdrowi, dzielni, przystojni i dobrze zbudowani
młodzi ludzie będą, dzień dobry, będą mogli mieszkać sobie tam na pierwszym piętrze, a ja na parterze zrobię tą świetlicę. A w podziemiach, bo tam są takie podziemia, które mają okna, naprawdę tam był kiedyś taki bardzo dobry barek, to tam zrobimy sobie po prostu stołówkę. Także te bojce, znaczy bojce, ci bojownicy, czy tam samobrona, czy jak to tam nazwiemy, samobrona świetlicy, samobrona Hadesu, tak, będzie miała wikt, opierunek, zameldowanie, znaczy zameldowanie to może niekoniecznie, ale będzie miała dobre lokum, dobre będzie jedzenie. Dlaczego będzie dobre jedzenie? Dlatego, że ludność Staszowa, zadowolona z tej świetlicy, tutaj zniesie naprawdę bardzo pożywne produkty i my to sobie jakoś tam już na takiej kuchni polowej, którą pożyczymy od straży pożarnej, tej ochotniczej, będziemy sobie tutaj gotować i będzie wspaniała świetlica. No, panie prezydencie, nie chcę przedłużać, pan jest człowiekiem naprawdę bardzo zajętym, pan ma cały świat na głowie, pan ma na głowie NATO, ma na głowie Chiny, prawy sektor i pana Janukowycza ma pan tam gdzieś jeszcze też na utrzymaniu, więc na tym kończę, nie będę przedłużał, liczę na skuteczną pomoc. Good evening, Mr. President Obama. Będę mówił po polsku, ale myślę, że pan ma tam w swoim otoczeniu ludzi, którzy potrafią język polski przetłumaczyć na pana, zrozumiałą dla pana mowę angielską, więc pan pozwoli, że będę mówił po polsku. Panie prezydencie, jego ekscelencjo, ja zgłosiłem dwie prośby do dwóch różnych stron, do dwóch grup ludzi, którzy potrafią radykalnie i zdecydowanie i skutecznie, przede wszystkim skutecznie działać. Dlatego, że byłem oskarżony o brak skuteczności przez pana burmistrza, wiceburmistrza Staszowa. Mam nadzieję, że pan Dmitry Jarosz z prawego sektora pomoże mi w sprawie takiego mostku, który jest no, pośmiewiskiem na całe miasto, a w zasadzie to już na całą Polskę, bo moje filmy, na całą Polskę, o tym mostku wiedzą nawet w Ameryce, czyli w pana kraju, dlatego że pewien dziennikarz, któremu udzielałem wywiadu gdzieś tam z Nowego Jorku, z jakiś taki polonus, on o tym wiedział, bo nawet wspominał o tym w rozmowie ze mną. Więc panie prezydencie, liczę na to, że prawy sektor, jak demokrata z demokratą, porozmawia sobie z panami burmistrzami tutaj w Staszowie i namówi ich jakoś tam. Oni mają takie swoje demokratyczne metody. Ja widziałem w internecie takie filmiki, gdzie tam przy pomocy jakiejś tam giwery, przy pomocy tam specjalnych trzymań za krawat, potrafią przekonywać różnych urzędników do naprawdę bardzo dobrych działań. Więc liczę na to. Oraz zgłosiłem też panu prezydentowi Rosji, panu Putinowi, taką sprawę, żeby pomógł mi tutaj w tym budynku przy pomocy takich umundurowanych, nieznakowane mundury młodych, zdrowych ludzi, żeby pomógł mi zrobić świetlicę w tym budynku. No, po prostu ten budynek chciałbym, żeby ci ludzie opanowali i, że tak powiem, umożliwili mi tam działanie dla dobra dzieci i młodzieży. Ale, panie prezydencie, świat jest tylko światem, i czasem człowiek się może na kimś zawieść. I gdybym się na tych czcigodnych, zapewne i zdecydowanych, i skutecznych ludziach zawiódł, co niestety może się zdarzyć, to chciałbym, żeby pan był ostatnią deską ratunku. Otóż proszę pana o przysłanie tutaj do Staszowa, Świętokrzyskie, Poland, Europe, dwóch Pershingów, albo Cruzów, albo jakichś tam Tomahawków. I jeden bym prosił o trafienie w ten budynek, a drugi w mostek, który jest tutaj bardzo niedaleko. Dlaczego w ten budynek akurat? Bo ten budynek bardzo drogo kosztuje. No po prostu podatnicy z Staszowa, mieszkańcy Staszowa i okolic, no muszą go finansować. Trzeba go utrzymać, trzeba go w zimie opalić. Tam musi być pani, która tego wszystkiego pilnuje, wietrzy i tak dalej. To są koszty, a ten budynek stoi bez sensu. No więc jakby ten jeden tomahawk tutaj, że tak powiem, ten budynek zamienił w perzynę, to byłoby dla nas z wielką ulgą, taką finansową. A jeżeli chodzi o ten mostek, który tam jest w tamtym kierunku, no to też przestalibyśmy być pośmiewiskiem dla okolicznych miast, miasteczek, posiołków, a nawet i Nowego Jorku, bo tamten jeden dziennikarz się z tego mostku strasznie śmiał. Pana Ziomek. Więc panie prezydencie, proszę o właśnie takie dwa tomahawki albo kruzy,
albo jakieś tam Pershingi, tylko proszę dobrze wymierzyć, panie prezydencie, bo jak oglądałem sobie w telewizji dzienniki, jak te były wojny w Iraku, w Afganistanie, w Jugosławii, to tam co drugi dzień jakiś tam dowódca amerykański przepraszał, że no niestety z powodu tam pomyłki zbombardowali, a to wesele jakieś tam na wsi, a to jakąś wycieczkę szkolną, a coś innego, a to trafili w ambasadę chińską, nawet zdaje mi się, chyba w Jugosławii tak zdaje się, że było. Więc tutaj jest ogromna prośba, żeby ci specjaliści od tych broni masowego rażenia, od tych rakiet, naprawdę tutaj dobrze to namierzyli, wymierzyli, dlatego że ja tutaj bardzo blisko mieszkam. Dosłownie od tego budynku, panie prezydencie, to ja mieszkam gdzieś 50 metrów. Więc jakby coś się skrzywiło, że tak powiem, to naprawdę nie miałbym gdzie mieszkać. I te władze Staszowa dopiero by się wtedy ze mnie śmiały, panie prezydencie. Więc naprawdę błagam, żeby to zrobić naprawdę precyzyjnie, z taką amerykańską precyzją. Ja sądzę, że stać pana i pańskich podkomendnych na takie precyzyjne dwa trafienia. Zwłaszcza, że rakiety starzeją się. Ja wiem, że czasami wojny wywołuje się dlatego, żeby pozbyć się tego sprzętu, który i tak leży gdzieś tam w magazynach. Zutylizowanie drogo kosztuje. A jak się tak tym postrzela, to jest raz, że sobie wojsko się trochę poćwiczy, trochę się rozerwie. Dziennikarze zarobią, bo mają jakieś fajne filmy, jakieś wywiady. No więc jakiś jest ruch w interesie. Więc ja właśnie proszę o coś takiego. No niestety nie jestem w stanie tego sfinansować, ale wdzięczność mieszkańców Staszowa będzie naprawdę wielką nagrodą za ten czyn. Dziękuję bardzo. Goodbye. Ja bym coś dodał. Ja sam wyszedłem, bo nie wiem, tak? Ja na przykład chciałbym, żeby było takie miejsce w Staszowie, gdzie każdy może przyjść popołudniami, w dni powszednie, lub w sobotę i w niedzielę, to dosłownie od rana do wieczora, tak samo w wakacje, żeby tam były stoły tenisowe, stoły bilardowe, żeby były piłkarzyki, żeby można pograć sobie w szachy, w ogóle różne gry planszowe, żeby można sobie pograć na gitarze, na keyboardzie, żeby sobie można porozmawiać, nawet się herbaty, kawy, zjeść pączka, hot doga, porozmawiać. Trochę potańczyć nawet wieczorami, powygłupiać się, pożartować, wypożyczyć na przykład do badmintona sprzęt, czy jakąś piłkę do koszykówki, sobie wyjść na boisko i pograć. Proszę Państwa, ja o czymś takim myślę od kilkunastu lat i przez półtora roku udało mi się taką coś zrobić nawet. W Liceum Wyszyńskiego w Staszowie, w podziemiach tej szkoły, w HDS-ie, takie coś wprowadziły. I to była rzecz bezpłatna dla uczestników tych zajęć, bo ja wszystko finansowałem. Ja kupiłem cały sprzęt, kupiłem kilka stołów tenisowych, kilka stołów bilardowych, cały inny sprzęt, książek za kilkadziesiąt tysięcy złotych, takich różnych kolorowych, na papierze kredowym. Młodzież przychodziła, przez pół godziny musiała przez pół godziny się uczyć i czytać te książki, a potem z tego wszystkiego mogła korzystać pod kierunkiem wolontariuszy, których tam kilkanaście osób przychodziło. I to wszystko było bezpłatne dla uczestników, natomiast ja to płaciłem, bo ja płaciłem za salę, płaciłem za ten sprzęt, płaciłem za pączki dla dzieci, za podobki, które oni na koniec nie dostawali. I proszę Państwa, i teraz na miejscu taka refleksja. Po półtora roku nas tam wyrzucili, władze szkoły, oczywiście porozumieniu z władzami powiatu, ludzie, którzy tutaj rządzą w tym państwie. I proszę Państwa, dlaczego mnie stamtąd wyrzucili, a dlaczego nam wy możecie działać? Bo to są takie same czasy jak za Gierka, tak lata 70. Gierka. Organizacje. Dobrze, proszę Państwa, za Gierka było tak, nie mogło. Ludzie, którzy się zgadzali z władzami, nie mordowali wtedy, tego nie potrafili działać. I obecnie jest tak samo. To, że ja nawet mogę dokończyć dalej, ale i tak nie, jak ja wyjdę stąd, ja się nie boję, że ktoś zaaresztuje. Nie, ja dalej nie będę mógł działać, bo Państwo wiedzą, że ja mówię dokładnie co innego, niż mówią ci Państwo tutaj, tak? Bo ci Państwo za pieniądze gminne, państwowe i tak dalej zachęcają Was do tego, żebyście brali udział w tej szopce, którą macie dookoła. Ja natomiast mówię Państwu, to jest szopka. Tak, proszę bardzo. Panie Wojtku, o tej świetlicy Pan mówił, jak ja chodziłem jeszcze do liceum 20 lat temu. Tak, tak. Jak ktoś przez 20 lat potrafi w zgodzie ze społeczeństwem działać tylko przez pół roku czy półtora roku, to a pozostałe 17,5 nie potrafi czegoś zorganizować do Pani, bo to jest straszny nieskuteczny. Ale... Proszę Pana, ja nie potrafię działać w zgodzie z Panem, bo Pan jest urzędnikiem, natomiast ze społeczeństwem potrafię. Jest strasznie nieskuteczna, jeżeli ktoś chce spędzać czas w taki sposób, jak mówi, zapraszam do świetlicy Ruszajka. Dzięki demokracji, dzięki osobom konsultantom w Polsce, dzięki środkom
co tam jeszcze wymieniałeś? Są między innymi w świetlicy Jesieniów, Smerdlinie, w Rozbęgach, w Oględowie, jeśli w Staszowie, świetlica Kutrzęga, więc takie miejsca... Tylko w przeciwieństwie do Pana, ja wiem jak one działają. W przeciwieństwie do Pana, bo ja jeździłem tylko w świetlicy. Ja zawsze tak one działają. Więc one działają w ten sposób. Trudno powiedzieć, że jeździłeś po tym, jak dopiero został ten prawda, że one są w konkretnych godzinach, nie? Na Pana, jakie są tutaj, nie wiem, w jakiej sali są akurat ludzie, którzy robią tej młodzieży, która sobie tam robi, działa, pije kawę, nawet jak w Belgii, tutaj ten wolontariusz powiedział, że oni mają prawo, mogą w klubach młodzieżowych pić piwo. Tam się nikt nie uchlewa, nie robi awantur. I czy i potem ta pani, która przyjdzie odebrać te klucze, co ona tam zastanie? Czy ta młodzież... Kompletny burdel. No więc właśnie o to chodzi, widzi pan. No, to trzeba, musimy najpierw zbudować z tych młodzieży takich wolontariuszy, którzy by za to wzięli trochę odpowiedzialność, trochę my. My jesteśmy jeszcze, to się z panem zgadzam, my jesteśmy jeszcze trochę w takich ramach, prawda? Ale że ja pani powiem, jak te świetlice działają, bo ja właśnie widziałem od środka. Ale, jadę gdzieś tam na wieś, już nie ważne gdzie. Aha, rozumiem. Ja jako człowiek niechętny do władz nie mam prawa mówić, więc dziękuję. Nie jest temat naszej debaty, jeśli pan chce porozmawiać z państwem. No rozumiem, mamy lata 70, rząd Gierka. Na szczęście nie mam, ale pan sam pan to robi, sam pan ją ocenia. Ona ma konkretny temat do przeprowadzenia. Nie, nie, no, ale stronie, a pan poparcie broni swojego. Ja chciałem państwu powiedzieć, jak te świetlice działają od środka, ale państwo mi nie dadzą tego powiedzieć. Ale niech pan nie musi tego mówić, jako wolontariusz pracowałem w świetlicy Jutrzenka. Niech pan się ugryzie raz więcej. Bo ja w tej świetlicy... Ale był pan w tych świetlicach, których... Na przykład grają, bawią się, uczą się, odrabiają lekcje. Ale był pan w tych świetlicach, których ja... U pana też byłem. Przy pana, ale był pan... u pana, jak pan był w kafebarze i byłem u pana, jak był pan w Hadesie. Dobrze, to ale się... proszę pana, ale był pan w tych świetlicach, w których ja byłem wtedy, kiedy pana tam nie było, żeby powiedzieć, żeby wiedzieć, jak tam było? To ja panu powiem. Świetlicy, do której jadę na wieś, która tam ma szyld i tak dalej, szydna w tych godzinach, przyjeżdżam zamknięte, niestety. Latam za panią po wsi, pani przyszła i to otworzyła. No bo jak ja się pojawiłem, to pani otworzyła. I po prostu tak to działa. Zgłasza do szefa tej pani i się jej leci po pensji. Wtedy ta pani wie, że ma przejść. No, niestety, no. Ale już dobrze. Nie trzeba,